Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym programie, magazynie Sieć Historii naszej telewizji w Polsce.pl. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie sprawa Katynia, a dokładnie będziemy rozmawiali o rzeczach, które się bardzo mało w historii porusza, mianowicie także o technice zbrodni, jaką stosowali Rosjanie w celu unicestwienia polskich elit. Temat ten związany jest z kolejną rocznicą mordu katyńskiego, którą niedługo będziemy obchodzili. I także porozmawiamy o tym, co dziś w Rosji na temat Katynia się mówi, jak wygląda stan nekropolii katyńskiej, memoriału, pomnika naszych żołnierzy, elit poległych, rozstrzelanych właśnie w tamtym miejscu. Naszymi gośćmi są dr Maciej Wyrwa z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i porozumienia. I porozumienia, co może brzmi dziwnie, ale taka jest nazwa. Oraz profesor Jan Żaryn, redaktor naczelny magazynu miesięcznika w Sieci Historii, a także senator Rzeczpospolitej, a przede wszystkim, co nas najbardziej interesuje, historyk. Tak jest. Witam. To rozpoczynamy jednym słowem. Temat zbrodni katyńskiej, temat przykry, przykry dla Polski, przykry dla polskich elit. Jaka była mniej więcej liczba unicestwionych polskich oficerów w Katyniu? Bo różne źródła podają różne liczby. Jaka to była skala zbrodni? Na dzień dzisiejszy wiemy, że w tych jeńce trzech obozów specjalnych, a więc Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, to jest 14 530 osób, ale do tego należy też dodać więźniów przetrzymywanych na terenie tak zwanej zachodniej Ukrainy i Białorusi, a więc na terenach okupowanych, a później przewiezionych do więzienia w Mińsku, jak i w Kijowie, i to jest 11 175 osób. Także jest to znaczna liczba. Ile było miejsc, w których Rosjanie rozstrzeliwali Polaków w tamtym czasie? Chodzi mi dokładnie o liczbę miejsc dotyczących mordu na naszych oficerach. Profesor Żaryn. Tak, to znaczy te 25 tysięcy, o których powiedział pan doktor, to jest ta liczba całkowita, która znajduje się w dokumentach proweniencji NKWD-owskiej, w rozkazie także z 5 marca 1940 roku, który stał się podstawą do fizycznej eliminacji Polaków, a tychże Polaków wymordowanych było ponad 22 tysiące z tejże całkowitej liczby, 25 tysięcy około. I w tym, rzecz jasna, te trzy najważniejsze miejsca, to znaczy Katyń i dwa pozostałe, Miednoje i Piatichatki, tam są pogrzebani Polacy, którzy zostali zamordowani spośród tych 15 około tysięcy, którzy zostali wcześniej przejęci przez Sowietów i znaleźli się we wspomnianych trzech obozach. Natomiast ci, którzy zostali wymordowani na tak zwanej liście białoruskiej i liście ukraińskiej, notabene białoruska do dzisiaj nam jest praktycznie nieznana, z ukraińską jest lepiej o tyle, że wiemy, iż na 99% zostali rozstrzelani i pogrzebani w Bykowni, i tam odnajdujemy fragmenty mówiące o tej możliwości dokonania tam zbrodni. Natomiast lista białoruska to zapewne pod Mińskiem Kuropaty, i tam zapewne zostali rozstrzelani. To są te miejsca, ta mapa najistotniejsza, jeśli chodzi o te ponad 22 tysiące Polaków, którzy zostali wymordowani w zbrodni ewidentnie ludobójczej, której definicję profesor Lemkin zbudował w 1945 roku, ale idealnie wpasowywuje się ta definicja ludobójstwa w prawie międzynarodowym obowiązująca do dziś, a więc taka, w której nie ma przedawnienia, w której będzie
ta zbrodnia cały czas wisiała, tak jak nad Niemcami zbrodnia zagłady i likwidacji Słowian, w tym Polaków, także Cyganów, tak na Związku Sowieckim i następnych państwowościach, które biorą ciąg całej odpowiedzialności za tamto państwo, będzie ciążyła ta zbrodnia ludobójcza, tak jak na Turcji zbrodnia ludobójcza na Ormianach. To są tego typu zbrodnie, które przez swoje nieprzedawnianie się już wpisują się w genotyp tego państwowego bytu, który za tą zbrodnią stał. Taka jest logika. Przypomnijmy, że wzięci do niewoli oficerowie nie byli tylko i wyłącznie oficerami, nie polegli w walce, zostali wymordowani. I celem Stalina i ówczesnych władz sowieckich nie był tylko mord na oficerach, żeby pozbawić polską armię kadry, ale przede wszystkim w większości byli to oficerowie, którzy w życiu poza oficerskim nie byli żołnierzami zawodowymi, tak tylko jest. Byli architektami, poetami, inżynierami. Był to kwiat polskiej przedwojennej elity, który w wyniku wybuchu wojny z Niemcami został powołany do wojska jako oficerowie rezerwy. W ten sposób trafili w niewolę sowiecką, chronieni konwencją genewską. Niemcy, dodajmy tutaj, nie pozwolili sobie Niemcy nie pozwolili sobie na tego typu zbrodnie w stosunku do polskich oficerów, aczkolwiek Hitler miał takie wstępne plany, ale jednak odpuścił. No, było dla niego to zbyt rażące naruszenie traktatów, no a także też myślał pragmatycznie, bowiem po drugiej stronie Anglicy przetrzymywali jeńców niemieckich. Natomiast Stalin takich dylematów nie miał, zaprzęgnął całą machinę zabijania tylko i wyłącznie po to, aby pozbawić Polaków elit, czyli tych ludzi, którzy by mogli w przyszłości Polską rządzić i nadawać kierunek polskiej polityce. Jednym słowem, może powiedzmy dwa słowa o tych celach zarysowanych przez Stalina, jakie przyświecały mu, żeby unicestwić te 25 tysięcy istnień ludzkich w mundurach będących chronionych konwencją genewską polskich oficerów. Jakie były cele? No marszałka, to podzielimy się pewnie, to Maciej Wygła. Doktor Maciej Wygła. Ja jednak chciałbym pewną rzecz sprostować. Faktycznie utarło się mówić o polskich oficerach zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, ale proszę pamiętać, że cały obóz w Ostaszkowie to byli policjanci. To byli strażnicy więzienni. To byli funkcjonariusze KOP-u, Straży Granicznej. I tam było najwięcej. Dokładnie, jako grupa zawodowa stanowili największą tutaj grupę osób poszkodowanych, represjonowanych. Przypomnijmy, może KOP to był Korpus Ochrony Pogranicza, wojska strzegące tylko i wyłącznie granicy polsko-sowieckiej. Także również specjaliści od tych kontaktów przygranicznych, od wywiadu i NKWD. Bardzo niebezpieczni dla Rosjan. Także stąd wszystkich ich należało zlikwidować. Według tej koncepcji. Podobnie wśród zamordowanych więźniów. Owszem, byli również oficerowie, ale też byli również właśnie chociażby policjanci, ale też pracownicy administracji polskiej. Faktycznie mamy tutaj przekrój polskiej elity, tak naprawdę II Rzeczypospolitej. Dlaczego ich zamordowano? O to spierają się historycy tak naprawdę do dnia dzisiejszego. Tak naprawdę mówi nam o tym notatka sporządzona przez Berię 2 marca 40 roku, w którym wprost pisze on o tych osobach jako o nieprzejednanych wrogach władzy sowieckiej, nierokujących poprawy. I to tak naprawdę wystarczyło. Ja tutaj A co oni rozumieli pod słowem poprawa? To znaczy... No właśnie, to znaczyło dwie rzeczy. Z jednej strony, że przestaną być osobami bardzo mocno związanymi z interesami i celami II Rzeczpospolitej. I to była oczywiście
pamięć o roku 1920, obopólna pamięć i oficerów polskich, i strony sowieckiej NKWD-owskiej w Kozielsku, na przykład przeprowadzających rozmowy sondażowe z uwięzionymi tam polskimi oficerami, i z drugiej strony ewidentnie brak poprawy, to znaczy niemożność sowietyzowania tych ludzi, czyli wykorzystania do tego celu, o którym pan redaktor mówił, czyli ewentualnego przewiezienia ich później na teren okupowany przez Sowietów ziem polskich. Ja jeszcze, ale przypomnijmy jeszcze, trzeba bo jeszcze czas nas dodać, troszeczkę goni. Ja rozumiem, że jednak paru prawdopodobnie, a może parunastu oficerów spośród tych ludzi udało się przewerbować, więc to też trzeba mieć tego świadomość. Ci, którzy zostali przewerbowani, staną się później jednym z zaczynów tejże armii dywizji kościuszkowskiej, która będzie wchodzić na tereny Polski od wschodu. Wymordowanie 25 tysięcy ludzi to jest potężne przedsięwzięcie logistyczne. Jakich technik używali Rosjanie, żeby zrealizować ten cel? Były to okrutne techniki, ale były okrutne. Były okrutne. W skrócie dużym, bowiem natomiast tutaj funkcjonariusze NKWD mieli to już jakby przećwiczone. Lata chociażby związane z wielkim terrorem, czy też wcześniej z czerwonym terrorem, sprawiły, że tą technikę te jednostki NKWD, dokładnie jedna jednostka, posiadała. To był najczęściej strzał w tył głowy. Tak jest. Tak zamordowano jeńców właśnie Kozielska, Ostaszkowa. Natomiast jeńców Starobielska zamordowano strzałem w szyję, dokładnie pomiędzy pierwszy, trzeci krąg szyjny. A do tego trzeba dodać, że alkohol to jest to dodatkowe narzędzie wspierające. Funkcjonariusze NKWD byli pojeni alkoholem po to, żeby móc wyzbyć się jakichkolwiek wyrzutów sumienia i wejść w trans. Pamiętamy te 20 minut ostatnich filmu Katyń Andrzeja Wajdy i to jest bardzo dobrze sformułowana diagnoza tego tragicznego zjawiska ludowego. I tym przykrym akcentem musimy kończyć niestety. Dodajmy, ludzie ci nie ponieśli żadnej odpowiedzialności za swoje czyny. Dziękuję państwu bardzo, zapraszam do następnego odcinka magazynu w sieci historii za tydzień.